Hej, ludzie, z tej strony ponownie Helena i wracamy do kombinowania. Jak to kurde zrobić, że to kurde zdziałało? Jak stoję tu, to one strzelają tak. Jak mnie to przyciąga. Aha, bo to wtedy to też przyciąga. Już wiem! Już wiem, zią. Wtedy pociski kurde przyciąga. Takie to było trudne. No proszę. Okej, lecimy dalej. Teraz chyba będzie pustka pożerać to miasto, tak? Tak mi się wydaje. No. Here it is. Już jest, pustka. Nadciąga, żeby pochłonąć. Noś. Cały czas zapominam, że pustka nie pozwala nam zrobić nic! Ugh! Oddawaj mój kolor! You have to run. A co robię? Okej, świetnie. No dobra, i zostałam właśnie pochłonięta przez pustkę. Here it is. Again. Skut! Okej, teraz zieleń. Super. Lecimy dalej. Co mnie czeka tutaj? Możliwe, no. Właśnie mnie znowu pożarło. No. Bum, bum, bum. It's not your fault. You just want to live. Okej. I teraz pewnie będzie coś z energią, tak? Aha, no bo mnie zjadło, nie? Dobra. It's not your fault. You just want to live. Okej, lecimy dalej. Teraz ta skrzynia powinna się pęknąć, upękoi. Nie, kurwa! No. Czyli muszę tam wyskoczyć, okej? Okay? Not your fault. You just want to live. Fajne jest to. Okej, że gra. Fear. Remorse. A fajnie. Kurwa. Chyba muszę robić tak, żeby mnie cały czas przy... ...wciągało od jednego do drugiego, tak. Teraz tak. Responsibility. Tak. Ściągaj mnie stąd, okej, okay, dobra. Koniec, proszę powiedz, że koniec. Fate. Los. Now you understand. No. There's no world without void. There's no light without darkness. And there's no life without death. Coraz wolniejsza się gra robi. Life is not a simple journey.
Every action has consequences. You are not disposed to let the world perish. You are not going to run anymore. All this madness must come to an end. You walk into the infinite emptiness, ready to face your faith. But then, the void rejects you. It leaves you alone. You are complete. You are alive. The journey, the colors, love, anger, happiness, sorrow, regret, and forgiveness. Everything you experienced has filled you. You are not empty anymore. The void is nothing, and it has nothing to claim from you. There's no void inside you. Now you can go. You deserve your own life. You are free at last. Jako zajebista jest ta gra! Ty zwalaj! Co to jest ten tryb polski? Nie wiem. Ale super! Beauty Fun Games. Super! Naprawdę super gra! Jestem po prostu zachwycona! Dawno nie grałam w taką dobrą grę! Jest zarobista! Gra ma... ma jakąś tam akcję, ma swój przekaz, ma przekaz, ma... Po prostu ma wszystko. Trzeba pomyśleć, trzeba stanąć, trzeba się chwilę zastanowić w niektórych momentach. Trzeba używać wszystkich dostępnych umiejętności, jakie mamy. Trzeba uciekać, trzeba... W ogóle gra zmusza do takiego spojrzenia na ten świat, który przemierzamy, i ogólnie na wszystko. Jest po prostu zajebista. I mama mnie woła. Gra jest naprawdę fajna. Powiem wam tak. Uderzyłam palcami w kaloryfer i mnie teraz boli. Od początku. Przede wszystkim grafika. Grafika jest fajna, pasuje idealnie do tego, co daje nam świat. Idealnie po prostu się wpasowuje. Jest prosta, jest czytelna, nie ma niczego za dużo, jest... Wszystko jest na mniej więcej na wierzchu, jest jakieś tam tło, żeby nie było żadnych pustych przestrzeni, ale to nie odwraca naszej uwagi od tego, co najważniejsze, czyli od tego narratora, który nam przekazuje, który w pewnym stopniu przekazuje nam myśli naszego stracha na wróble. Następny element, kolory, wprowadzanie czegoś w świat rozgrywki. The void will never chase you again. But you are not free. The world has been destroyed. And that will prevail in your conscience. Unless you fix it. Zapowiedź następnej części. Your duty now is to remove the void from the world. Then you will be really free. Mam jakoś ruszyć myszką czy coś? Lodowe szczyty. Mam przejść jeszcze raz to wszystko, tylko że tym razem usuwając pustkę, którą żeśmy zasadzili. Zajebiste. Zajebiste.
Na pewno to sobie zrobimy, ale najpierw chcę podsumować do końca te... Aha, czy to jest zwykła gra, to jest świat pustki. No zajebiście. Jakieś ustawienia? Co to? Aha, czy to jest ta jakby bardziej nowoczesna, a to jest... O, zostawimy sobie to. Muzyka jest zajebista. Jeszcze w grze jest kod do ściągnięcia ścieżki dźwiękowej, z którego na pewno skorzystam. Ale kontynuując. To, co mówiłam przedtem, jak narrator mi przerwał. Kolory sprawiają, że nadajemy temu światu jakby... Zostawiamy swój własny ślad na tym świecie, naszego stracha na wróble. To też jest super. Chyba każdy kolor miał odzwierciedlać jedną z tych rzeczy, które autor wymienił na końcu, po tym jak pustka nas odrzuciła, czyli strach, wyrzuty sumienia, gniew, dobroć i tam coś tam jeszcze było. Nie pamiętam, wyleciało mi z głowy, mam taką dziurawą pamięć. I co jeszcze? Ostatnia rzecz. Przekaz. Gra ma świetny przekaz. Ja uważam, że tą grę powinien zagrać każdy dzieciak, bo przekaz jest po prostu wspaniały. Jest super zarąbisty przekaz. Cały czas miałam wrażenie, że to się odnosi do naszej rzeczywistej rzeczywistości, więc ja jestem grą zachwycona i uważam, że po prostu to jest dobra gra do zakupienia dla dzieciaka. Co prawda tutaj jest PEGI 12, ale podejrzewam, że taki 10-latek mógłby już w to zagrać. Chociaż nie podważajmy decyzji PEGI oczywiście. Jednak mają trochę swoich racji. Tak czy inaczej, gra jest naprawdę świetna. Jest krótka, gra się w nią przyjemnie i jest... No jest zarąbista. Ja osobiście grze daję 10, taką szczerą, prawdziwą 10, bo gra jest naprawdę... Nie spodziewałam się, że gra wywrze na mnie tak mocne wrażenie i że gra będzie tak fajna, więc ode mnie 10 dla gry. Jestem zachwycona. A teraz przyjrzyjmy sobie galerię, jak mówiłam na początku. Oglądniemy sobie te wszystkie... Baby Born. Mogę to jakoś włączyć? Nie. Aha. A tu są te... grafiki. Jak to mniej więcej wygląda. To jest fajne. Taki strój. Ale musieli go zrobić bardziej takiego na pustkowego, czyli nie do końca wiadomo. Projekty drzwi. Aha. Czyli te przejścia wszystkie, wszelkie. Projekt poziomu pierwszego. Aha. I podzielone na te okienka, które przychodzimy. No, naprawdę. Szkic Krolarga. Koncepcja Krolaków, lodowe szczyty. Naprawdę bardzo fajna. Świat snów. Ja to teraz tak powoli przewinę, oglądając, to znaczy w swoim tempie, ja dość szybko to przeglądam. Jak ktoś chce to bardziej dokładnie przejrzeć, to po prostu sobie zapauzujcie ekran. Mhm. Tutaj mi brakuje kilku pewnie. Na pewno mi kilku brakuje. To jest zarąbiste. Aha. Tak wygląd... Pokazują nam, co planowali zrobić i jak to się powoli kształtowało. Naprawdę zarąbiste. Jestem zachwycona tą grą. Ta gra ląduje u mnie na samej górze, na półce, na najbardziej widocznym miejscu, bo jest naprawdę, naprawdę świetna. Mi się zarąbiście podoba. Dodatkowe miasto. Elementy miasta. Ale te wszystkie dziwne nazwy tych zwierząt, ja tego nawet wymówić w stanie nie jestem. Tak, no i tu są pewnie no rzeczy z pustki. Więc tak, cóż, tej głównej fabuły to jest na razie koniec. Oczyszczanie pustki sobie pewnie zrobimy. I pewnie zaraz po tym... W następnym odcinku już to się zaraz zapewne zacznie, tylko że nazwę to nie po prostu Nihilumbra, tylko Nihilumbra kreska pustka albo coś tam jakiś coś. Będzie pustka w tytule po prostu. No i tak, no i cóż, no i skończyliśmy grę. Gra jest super, ja jestem zachwycona i polecam każdemu.
każdemu, żeby sobie zagrał samemu, żeby się wczuł w ten klimat, żeby posłuchał tego narratora, bo naprawdę gra jest świetna. Więc tak, dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych projektach. Na razie!